Instalacja programu Comarch Optima trwa od kilku do kilkunastu, a nawet do kilkudziesięciu minut. Zależne to jest od prędkości Twojego komputera. Po kliknięciu pliku instalacyjnego uruchomi się kreator. Plik instalacyjny zawiera w sobie oprócz programu Comarch Optima również system bazodanowy SQL Server. To właśnie na tym systemie bazodanowym będą przetrzymywane wszystkie dane z naszego programu. Po kliknięciu instalatora i akceptacji warunków umowy otwiera nam się po prostu kreator, w którym ograniczamy się do kliknięcia przycisku dalej. Uwagę jednak należy zwrócić podczas wyboru typu instalacji. Sugeruję, aby wybrać instalację wielostanowiskową i zabezpieczyć własnym hasłem. Taka konfiguracja zapewni nam możliwość dołączania innych komputerów i używania na nich programu Comarch Optima. Po zakończonej instalacji możemy zdecydować, czy chcemy instalować system do automatycznego backupu. Na tym etapie proponuję jednak tego nie instalować, zajmiemy się tym później.